Komentarz dnia. I Piotr Kociak. Dzień dobry, kłaniam się nisko, witam państwa serdecznie, witam naszych gości komentatorów. Obok mnie Wojciech Rogacin, dzień dobry. Dzień dobry. Agencja informacyjna Polska Press i Polska The Times. A w krakowskim studiu Polskiego Radia Jacek Orzuk, Telewizja Republika, witam. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. To umówimy się w takim razie, że najpierw będziemy sięgać tam, gdzie wzrok nie sięga, więc za chwilę jako pierwszego komentarz poproszę właśnie pana Jacka z krakowskiego studia. A temat pierwszy naszych dzisiejszych rozważań to cysterny wstydu PO-PSL. Nowa akcja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj początek ogłosili premier Mateusz Morawiecki, europoseł Joachim Bruciński. Cysterny mają dotrzeć, jak usłyszeliśmy, do każdego miejsca w Polsce. Na cysternach wypisano, ile dokładnie można było dobrych rzeczy zrobić za te pieniądze, które z systemu podatkowego wypłynęły w czasach rządów PO-PSL. Panie Jacku, komentarz? No, cysterny wstydu to taki jak tytuł filmu science fiction albo podgatunku w stylu cyberpunku. Na przykład powiem, że pan redaktor się tym interesuje, więc ja bym taki tytuł uznał za całkiem wciągający. Ale straty były prawdziwe, nie fantastyczne. Straty rzeczywiście były prawdziwe i to jest na pewno bardzo wizualizujący sposób i taki przywołujący na myśl to, co można było za to kupić. Dlatego stąd dosyć dobre uderzenie PiS-u. Natomiast w Polsce chyba kampania negatywna na dłuższą metę się nie sprawdza. Widać to po tym, co opozycja robi cały czas, przywołując tutaj Jarosława Kaczyńskiego i PiS jak mantrę, jakoś nie rosną od tego sondaże, więc myślę, że to będzie pojedyncze uderzenie ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo takim najmocniejszym uderzeniem będzie jakaś kolejna piątka, czy szóstka, czy siódemka Kaczyńskiego bądź Morawieckiego. To nie jest punkt kulminacyjny tej kampanii, to jest tylko taki psztyczek w stronę Platformy, czy jak to się tam teraz nazywa. No, a kampanie mają to do siebie, że się wygrywa je grając na wielu fortepianach jednocześnie. To mówił Jacek Orzuk, teraz Wojciech Rogacin. Zgadzam się, że te cysterny wstydu to jest bardzo sprawny socjotechnicznie chwyt taki marketingowy, można powiedzieć, w kampanii. Na pewno może przykryć trochę hasła, które głosi opozycja, hasła jakby, czy krytykę działań PiS-u, to przypominanie strat spowodowanych właśnie mafią paliwową, czy innych, czy strat spowodowanych nieszczelnością VAT-u, na pewno jest, może jakiś efekt odnieść, ale też uważam, że PiS więcej by zyskał, gdyby się koncentrował na pozytywnym przekazie. Zresztą dzisiaj premier na tej konferencji prasowej mówił często, podkreślał, że jest to rząd, który dotrzymuje obietnic, rząd dobrobytu i tak dalej, więc gdyby się koncentrować bardziej na tym dobrobycie, a nie na takim waleniu negatywnym przekazem w rywali, to myślę, że to byłoby i będzie skuteczniejsze. Warto też zauważyć, że kto billboardami i wstydem wojuje, ten, no nie wiem, czy od tego ginie, ale zostaje uderzony własną bronią, bo przecież jeszcze pod koniec rządów pierwszego PiS-u, ja pamiętam, jak Platforma zainwestowała w takie wielkie czarne billboardy, na których było napisane: PiS rządzi, a Polakom wstyd. Z kolei już w tej kadencji mieliśmy akcję, tak, przed wyborami samorządowymi mieliśmy plakaty, tam mieliśmy, że wzięli nagrody, nie oddali, obiecali, oszukali, krótko mówiąc. I w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę sięga po tę broń. O tyle wydaje mi się, może być to skuteczniejsze, że tu jesteśmy bardzo blisko kampanii i to jednak nie jest tylko kampania negatywna, zauważmy. To się wpisuje w szerszy plan, no bo jeżeli fundamentem kampanii PiS jest dotrzymujemy słowa i jednym z elementów projekt budżetu na przyszły rok, który ma być zrównoważony, no to musi być ten element, skąd wzięliśmy na to pieniądze. Dlaczego nam się udało, a innym tak, się nie no udało. Poza tym jakby elementem kampanii opozycji jest z kolei, że utrzymamy te wydatki socjalne, które już zostały wprowadzone, no i tutaj jakby PiS odpowiada na z czego utrzymacie, skoro wy nie potraficie, powiedzmy, uszczelnić systemu podatkowego, prawda? Więc to jest jakby taki riposta na hasła opozycji. Mówił Wojciech Rogacin. Jacek Orzuk, chciałby pan jeszcze dodać coś do tego?
tyle tylko, że wiarygodność to nie jest najmocniejsza strona opozycji. Nie mają tutaj kart, żeby tym specjalnie grać, bo teraz, kiedy na przykład Schetyna, czy już pani być może Kidawa-Błońska będzie mówiła na temat 500+, że zostanie to utrzymane, że to podlega jakiejś zasadzie praw nabytych i tak dalej, i tak dalej, no to to jest mało wiarygodne, bo ludzie widzą, że PiS te 500+ faktycznie daje ludziom. Pytanie, czy z punktu widzenia takiego, biorąc pod uwagę inflację, czy wzrost jakichś cen, czy faktycznie daje te 500 zł, ale ludzie widzą, że przychodzi na konto, natomiast nie spodziewają się tego po Platformie Obywatelskiej, to znaczy spodziewają się tego, co było, to znaczy pieniędzy i tak nie będzie, natomiast zostaną one właśnie rozkradzione i żadnych jakichś tam socjalnych programów, o których by można pomarzyć, nie będzie też. A mnie się wydaje, że to już trochę ludzie się przyzwyczaili do tego i chyba wielu już sobie może nawet nie wyobraża, że tych pieniędzy może nie być, tak? Że to jest coś, co już jest, co już weszło. Politycy tam mogą sobie się kłócić, ale to 500+ już chyba zostanie. Ale też zauważmy, że do tej pory ze strony Koalicji Obywatelskiej Platformy to nie było takich jednoznacznych sygnałów, że wszystkie w tym wymiarze programy, które zostały uruchomione przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, zostaną utrzymane. Natomiast ten ton pojawił się w wypowiedziach Koalicji Lewicowej, która mówi, że nawet wręcz należałoby się teraz zadłużyć, nie patrzeć, tak mówił chociażby Adrian Zandberg, nie patrzeć na to, że zrównoważony budżet można już wykroić, tylko są takie czasy, że żeby realizować jeszcze ambitniejsze programy społeczne, to trzeba te pieniądze mocniej transferować. Ale Jacek Orzuch przed chwilą mówił o Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. No właśnie, mamy niespodziewaną zmianę miejsc od wczoraj. Premier z Wrocławia jest już premierem z Warszawy, to znaczy ten przyszły premier, gdyby opozycja wygrała wybory. No i oczywiście od razu zaczęły się porównania do manewru Jarosława Kaczyńskiego z wysunięciem Beaty Szydło na stanowisko premiera w roku 2015. To się stało w czerwcu, dokładnie w drugiej połowie czerwca roku 2015. Jak panowie odbieracie ten manewr Grzegorza Schetyny? Czym jest on spowodowany? Znaczy, można żartować też właśnie z tego odwrócenia retoryki opozycji i z tego chowania prezesa Schetyny, natomiast wydaje mi się, że to jest słuszne posunięcie z punktu widzenia tego ugrupowania. Może trochę za późno, jeśli chodzi o efekt wyborczy. Jest 6 tygodni do wyborów, więc wszystko będzie zależało od tego, jak dalej ta kampania zostanie poprowadzona. Czy ona będzie dynamiczna, czy pani Kidawa, która rzeczywiście jest lepiej postrzegana od prezesa Schetyny i na pewno, podejrzewam, że w Warszawie zdobędzie większe poparcie niż zdobyłby Schetyna. Beata Szydło przez 4 miesiące kampanii budowała swoją pozycję lidera. Właśnie, więc tutaj może lepiej późno niż wcale z punktu widzenia opozycji, ale obawiam się, że to może być za późno, tak? No, generalnie zależy od dynamiki dalszych działań opozycji. Wojciech Rogacin przed chwilą, a teraz Jacek Orzuch, tak? Przede wszystkim Beata Szydło była zaprawiona w bojach. To pamiętamy, była bodajże szefowa sztabu prezydenta, wtedy jeszcze nie prezydenta, Andrzeja Dudy, więc tutaj... No, kiedy ogłaszano, że ona będzie kandydatem na premiera, to już prezydenta. To już był czerwiec 2015, ale rzeczywiście wcześniej z innymi wpływowymi postaciami PiS, między innymi z marszałkiem Karczewskim, późniejszym marszałkiem, to rzeczywiście był ten trzon, który już w kampanii prezydenckiej Dudy nabrał olbrzymiego doświadczenia. Miała szansę przygotować się do objęcia teki premiera, natomiast z punktu widzenia formalnego można ze śmiechem powiedzieć tak, że to, co PiS zaproponował 4 lata temu, to teraz i APO gromko krytykowało, teraz PO to przejmuje. Tak samo było z programem 500+ i tak samo jest nawet z taką formalną rzeczą, jak wystawienie nie lidera partii, czy nie szefa partii na stanowisko potencjalnego premiera, więc to tak z punktu widzenia formalnego, natomiast z punktu widzenia merytorycznego to muszę powiedzieć, że jestem, nie powiem, że zaszokowany, bo to był logicznie najlepszy wybór, jeśli chodzi o ruch Grzegorza Schetyny, ale w jaki skutek do tego doszło? Na skutek czego do tego doszło? Otóż Tygodnik Wprost bodajże podał, że Platforma Grzegorz Schetyna zatrudnili żydowską firmę PR-ową, która powiedziała, że Grzegorz Schetyna w żadnym razie nie nadaje się na bycie twarzą tej kampanii wyborczej. Grzegorz Schetyna najpierw się rozsierdził i chciał tej firmy się pozbyć. Być,
Potem się okazało, że może przemyślał sprawę i faktycznie usunął się trochę w cień, ustąpił to, ten prym palmy pierwszeństwa pani Kidawie-Błońskiej, co jest o tyle dziwne, że pani Kidawa, te wypowiedzi, które ona miała najsłynniejsze, są delikatnie rzecz mówiąc niezbyt mocne intelektualnie. Czy to a propos Mierzei, przekopu przez Mierzeję Wiślaną, powiedziała coś w stylu, że gdyby natura chciała, żeby ten przekop był, to natura by go sama uczyniła, co jest wypowiedzią idiotyczną nie tylko z punktu widzenia jakiegokolwiek, jakby to powiedzieć, logicznego, ale z punktu widzenia interesów Polski, geopolitycznego i wszelkich innych możliwych interesów tutaj akurat naszego kraju. Jeśli mogę wejść słowo, to nie do końca się zgodzę, bo zdania są podzielone, a akurat jeśli chodzi o ten interes w przekopie tej Mierzei i może chyba nie jest teraz czas na dyskusję o tym, czy no, ale jeśli chodzi o samą tę wypowiedź, że gdyby natura chciała, to... No, ale możemy się, panowie, chyba obaj zgodzić co do tego, że jednak to do tej pory Małgorzata Kidawa-Błońska to był polityk, nie chcę użyć sformułowania salonowy, tak, ale to był polityk, który tę politykę uprawiał na ważnym stanowisku w parlamencie, nie fajter, nie bojownik wyborczy, nie wie co wymówca, który ma wygrać kampanię. Chciałem powiedzieć, że każdy polityk mówi często jakieś głupie rzeczy i pani Szydło, i pan Kaczyński, i Kidawa-Błońska pewnie, i Schetyna, więc to nie jest jakby nic nowego. Natomiast to, co pan mówi, ona nie pokazała do tej pory takiej waleczności, a to na pewno w takiej kampanii będzie bardzo potrzebne i zobaczymy, jak to czy jej się to uda. Są takie wypadki, które z bieżącymi manewrami politycznymi wiele wspólnego nie mają, ale politycznym echem bardzo mocno się odbijają na tym, co się dzieje. No w tej chwili odbijają się na wczesnych etapach kampanii. Mam tu na myśli awarię w Warszawie i te miliony litrów ścieków płynące do Wisły. Dzisiaj nowe wiadomości na Twitterze przekazała Agnieszka Borowska, rzecznik Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. No trochę mi się włos zjeżył, bo okazuje się, że nie tylko typowe ścieki komunalne, ale także nieczystości z ponad 100 zakładów przemysłowych też w tej chwili bez oczyszczenia do Wisły trafiają. Sposób ratunku chwilowy, prowizoryczny, to jest wstawienie jakichś kratek do odpływu, żeby chociaż większe śmieci do rzeki nie wpadały. No i wracają te pytania, czy naprawdę Rafał Trzaskowski nie mógł tą dobę wcześniej poinformować o awarii, czy wtedy nie okazałoby się, że szybciej ten most pontonowy i rezerwowy rurociąg mógłby być budowany. Tak jak pan mówi, włos się jeży na głowie. Jest to moim zdaniem taka katastrofa ekologiczna, powinna być reakcja natychmiastowa, prawda? I to niestety chyba polityka zadziałała, natomiast w tej sytuacji polityka nie powinna działać. Powinniśmy przede wszystkim myśleć o interesie społecznym, interesie przyrody, ekologii i tak dalej i wszystkie siły, jakie są tylko możliwe, zaangażować do tego, żeby położyć temu jakiś kres, czy zapobiec tej katastrofie. Wojciech Rogacin mówił, a teraz Jacek Orzuch, Telewizja Republika. A to nie jest tak, że Wisła sama wszystko oczyści, jak to pan prezydent Trzaskowski mówił? Bo... Tak się zastanawiam, skoro tak zapewniał. To chyba nie prezydent Trzaskowski, tylko jeden z ekspertów. No, ale to w takim razie przepraszam i zwracam honor, natomiast pan prezydent Trzaskowski bagatelizował bardzo długo tę sprawę. Mówił, że nic się nie dzieje, nie można mówić o katastrofie ekologicznej. No, widać, jak wygląda to, co się dzieje w Warszawie, a przypomnijmy, że wcześniej taka sytuacja miała miejsce w Gdańsku, jeszcze za prezydentury pana prezydenta Adamowicza, świętej pamięci. Co się działo i analogiczna sytuacja. Coś się dzieje tam, gdzie w tych miastach, gdzie Platforma rządzi, nie mówiąc o kwestii podejrzenia jakiejś afery korupcyjnej przy budowaniu tej oczyszczalni Czajka tutaj w tym momencie w Warszawie, no to widać, że te przetargi powinna się, czy to CBA, czy jakieś inne służby powinny się bliżej przyjrzeć tym wielomiliardowym przetargom na infrastrukturę ściekową. Że tak i najdroższej oczyszczalni. Wiemy już, bo to były oficjalne informacje, że prokuratura sprawie się przygląda, czy inne służby to zrobią i w jakim zakresie tego jeszcze nie wiemy. Dziękuję panowie za komentarze. Jacek Orzuch, Telewizja Republika z krakowskiego studia Polskiego Radia.
Dziękuję bardzo. I w warszawskim studiu Polskiego Radia Wojciech Rogacin, agencja informacyjna Polska Press i Polska The Times. Dziękuję. Ja nazywam się Piotr Gociek, to jest program pierwszy Polskiego Radia. Za 14 minut będzie 16:00.